dnia 20 czerwca 2016 roku w gimnazjum nr 2 w Błogowie odbyła się uroczystość podsumowania dorobku szkoły, w której udział wzięli wyróżnieni uczniowie i ich rodzice, grono pedagogiczne oraz dyrekcja szkoły. Do tradycji szkoły należy wręczenie w tym dniu szarf Primus Inter Pares, czyli najlepszy wśród równych, które otrzymują uczniowie za osiągnięcie najwyższych wyników w nauce w klasach 1-3. Docenieni zostali również ci, którzy próbowali swoje siły w konkursach i zawodach sportowych. Zobaczmy, jak przebiegało podsumowanie i kto został w tym roku nagrodzony. Proszę o powstanie. Baczność do hymnu szkoły. Thank you.
serdecznie witam na tradycyjnym, dorocznym podsumowaniu dorobku uczniów Gimnazjum nr 2 imienia Ireny Sendler. Szczególnie gorąco witam w murach naszej szkoły wszystkich gości i rodziców, opiekunów oraz bliskich naszych wychowanków. Z radością spoglądam także na tak liczną grupę naszych podopiecznych, którzy dzisiaj będą nagradzani i oklaskiwani za swoje osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, za wygrane konkursy i turnieje, wysokie miejsca oraz wybitne osiągnięcia w ciągu trzyletniej nauki. Nic na świecie nie zastąpi wytrwałości, nie zastąpi jej talent, ponieważ nie ma nic powszechniejszego niż ludzie utalentowani, którzy nie odnoszą sukcesów. Nie uczyni niczego sam geniusz, gdy nienagradzany geniusz to już prawie przysłowie. Nie uczyni niczego też samo wykształcenie. Przecież świat jest pełen ludzi wykształconych, o których zapomniano. Tylko wytrwałość i determinacja są wszechmocne. Powyższe słowa dedykuję wszystkim spośród Was, drodzy uczniowie, którzy włożyli wiele trudu w codzienną naukę oraz rozwijanie swoich wszelkich pasji w szkole, a także poza nią, aby osiągnąć to, o czym za chwilę tu w tej sali będzie mowa. Nie byłoby żadnego sukcesu i dobrego wyniku, gdyby nie konsekwentne dążenie do realizacji własnych ambicji, gdyby nie chęć pokonywania trudności na drodze do założonego celu. To właśnie dzisiaj, kiedy będziecie występować na środek tej sali, poczujecie satysfakcję z tego, że opłaca się w życiu sięgać po więcej, a przede wszystkim wytrwale realizować swoje osiągnięcia szkoły, to wspólny wysiłek uczniów i nauczycieli. Dziękuję za to, którzy zawsze starają się inspirować oraz wspierać swoich podopiecznych. Jesteśmy jednak pewni, że nie osiągnęlibyśmy tak wspaniałych wyników w konkursach czy podczas egzaminu gimnazjalnego, gdyby nie poparcie rodziców dla szkolnych przedsięwzięć, gdyby nie ich opieka nad dziećmi i odpowiednie ich wychowanie na ludzi ambitnych, dążących do celu, świadomych swoich mocnych stron, ale też pilnych, wrażliwych i twórczych. Za to wszystko należą się Państwu słowa uznania oraz wielkie podziękowania od dyrekcji i grona pedagogicznego. Najbardziej jednak wdzięczne są Państwu same dzieci, bo bez rodzicielskich starań oraz wsparcia nie byłoby sukcesu. Drodzy uczniowie, proszę, podziękujcie za to swoim rodzicom tą skromną różyczką. XX wieku, zatrzymamy na chwilę ten czas bieżący. Poczujemy atmosferę nauki i pracy. Prosimy panią dyrektor Wiesławę Wysocką o rozpoczęcie ceremonii nadania tytułu Primus Inter Pares. Wyróżnionych uczniów zapraszam wraz z rodzicami. Bartosz Miller, Paulina Matysiak, Filip Targosiński, Klaudia Harabin i Agnieszka Anastasiuk. Aleksandra Świątek, Adrianna Zaręba, Damian Witczak, Wiktoria Osadnik, Sandra Naumowicz, Weronika Baut, Paulina Bigda, Natalia Grab-Sztunowicz, Kacper Gwoździk i Natalia Kiszkiel. Najdociekliwszy, najciekawszy, najbardziej otwarty na świat i potrzeby innych, najchętniej podejmujący nowe wyzwania oraz najwszechstronniejszy umysł, a wysokie wyniki w nauce i godną postawę ucznia reprezentował przez 3 lata nauki gimnazjum. Dziękuję.
Zasługują również uczniowie, którzy ukończyli klasę trzecią ze średnią ocen powyżej 4,75 i minimum bardzo dobrym zachowaniem. Zapraszam Bożeja Mazana, Julię Dudaj, Macieja Kubusa i Macieja Pietrzaka. Agnieszkę Szałękę, Natalię Nowak, Anitę Grześkowiak, Paulinę Poterę, Pawła Białka i Dominika Stacha. O wręczenie poprosimy panią wicedyrektor Aleksandrę Kozioł. Zaprosimy jeszcze Martę Tacykę i Resnik. Wszyscy dziś jesteśmy cząstką historii naszej szkoły. Szkoła jest również częścią nas, skrawkiem naszego życia. Wszystkich nas, niezależnie od wieku i roli, jaką pełniliśmy lub pełnimy, łączy jedno – wspomnienia. Dziękujemy za cierpliwość, wyrozumiałość, za serce włożone w przekazywanie nam wiedzy, za każde dobre słowo. Nie wiedzą, że chłopak odchodzi na dwa sposoby. W sposób bierny albo czynny. Odchodzi odchodząc, albo odchodzi pięknie. Mnie nie zależy, bądźmy szczerzy, grunt by jako szło, już taki jestem. Zimny gram i dobrze mi z tym, bez stan. Bo w tym jest rzeczy sekno, że jest mi wszystko jedno, już taki jestem. Zimny grań. Moja niania nad kołyską tak śpiewała mi co dzień, że zdobędę w życiu wszystko i usunę wszystkich cień. No i prawdy była blisko, ale w tym jest właśnie sek, że chodzę sobie, nic nie robię,